Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Ciszewski, jestem pisarzem. Mieszkam pod Piasecznem. Od 12 lat piszę książki. W tej chwili już kończę 20. pozycję w swoim dorobku. Chciałem opowiedzieć parę zdań na temat tego, co to jest. Może Państwa zainteresują niektóre z nich. Zadebiutowałem cyklem, który nazywa się umownie cyklem WWW. Jest to opowieść taka wojenno-przygodowa o współczesnym oddziale Wojska Polskiego przeniesionym w czasy II wojny światowej. I ponieważ te pierwsze dwie książki bardzo się spodobały czytelnikom, postanowiłem kontynuować ten pomysł, jeszcze go eksploatować i ostatecznie cykl został zamknięty na 6 pozycjach. Oprócz tego mam na koncie taką serię, którą czytelnicy nazywają meteorologiczną. Ostatni tom ukazał się w maju tego roku, zatytułowany Deszcz. Poprzednie to Wiatr, Mróz, Upał i Mgła. Można je czytać osobno, one nie są powiązane ze sobą fabularnie, są powiązane głównymi bohaterami. Za każdym razem zagadka w zasadzie jest inna. W zeszłym roku ukazały się dwie książki całkowicie różne i trochę nietypowe jak na moją twórczość, mianowicie Invictus, to jest taka, powiedzmy sobie, historia alternatywna o innym przebiegu historii. Ten punkt zwrotny nastąpił w czasie Bitwy Warszawskiej, którą Polacy przegrywają i Europa dostaje się pod panowanie bolszewików. I akcja powieści dzieje się w 1941 roku na Atlantyku, kiedy ściera się flota amerykańska z flotą Związku Sowieckiego, tylko to jest Związek Sowiecki, który sięga od Władywostoku do Lizbony, która to flota sowiecka płynie w celu dokonania desantu na Stany Zjednoczone. A kolejna rzecz, która się ukazała w zeszłym roku, to jest z kolei opowieść taka obyczajowa, można powiedzieć, o tytule Autor bestsellerów, o pisarzu, który pisze kryminały i powieści historyczne, który odniósł ogromny sukces i ten sukces troszkę go przerasta. Musi sobie po prostu poradzić z rozmaitymi przeciwnościami losu. Staram się nie szufladkować swojej twórczości w jakiś taki konkretny sposób. W tej chwili piszę kryminał, już kończę go, ukaże się on jeszcze w tym roku. Myślę, że w listopadzie jest zatytułowany To ja, Szpilka. I Szpilka, tytułowa Szpilka, jest policjantką, to jest pseudonim, policjantką w Komendzie Rejonowej na Mokotowie, która rozwiązuje zagadkę tajemniczego bardzo zabójstwa i walczy nie tylko z, można powiedzieć, ze sprawcą, znaczy próbuje znaleźć sprawcę, ale walczy również z innymi przeciwnościami losu. Myślę, że jest to, będzie to ciekawa opowieść, zwłaszcza dla pań, które być może odnajdą coś ciekawego w losach właśnie tejże policjantki. Plany mam dosyć bogate. W przyszłym roku, myślę, też ukaże się kolejna powieść i zachęcam Państwa bardzo do lektury. Dziękuję bardzo.